poniedziałek 24 maja 2010 roku doszło do kolizji na drodze krajowej nr 72 w Paprotni niedaleko stacji benzynowej. 31-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Citroen Berlingo, schylając się, aby podnieść bliżej nieokreślony przedmiot z podłogi, stracił panowanie nad autem i wpadł w poślizg, czego skutkiem było obrócenie samochodu na prawy bok. Pojazd znalazł się na przeciwległym pasie. Kierowca nie doznał obrażeń, został ukarany mandatem w wysokości 250 zł oraz otrzymał 6 punktów karnych. Pamiętajmy, że nie zawsze możemy mieć tyle szczęścia zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu. W deszczowe dni wykażmy się wzmożoną ostrożnością, bo ostrożność jeszcze nikogo nie zabiła. Informacje przekazane przez Komendę Powiatową Policji w Brzeźniach. ibtv.pl. Internetowa brzezińska telewizja.